Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 11 odcinek z Borderlandsa. Nie wiem jakim cudem, ale mnie tu tak wytepało i za chwilę tego nie rozumiem, ale wracamy tam, gdzie powinniśmy być. I teraz zaczniemy sobie robić misje poboczne znowu, które oczywiście są od 15 levela, a my akurat już posiadamy taki level. Dlatego wiecie, lepiej, żeby już mieć to wszystko z głowy. Tak, to mamy, to wiadomo gdzie mamy iść. Jeszcze sobie może, o, pokupuję trochę antybiotyków. Aha, fajnie, fajnie, że nie mogę kupić. Mamy taką, mamy tarczę, a jaką my mamy tarczę? Od tego zacznijmy. Upgrades. O! Nie użyliśmy tego do teraz. No mamy teraz jeszcze 4 dodatkowe sloty. Aha, tu mamy takie pierdoły, które by się sprzedało. Dobra. A teraz chciałbym sobie kupić. O tak, tak. Kupujemy te mniejsze antybiotyki za 3 sztuki. Mamy mało hajsu. Ale teraz byśmy posprzedawali te śmieci i nam hajs przyjdzie automatycznie. Dość sporo tego będzie, tak czuję przynajmniej. Więc się nieco bardziej wzbogacimy. I to nawet dobrze, powiem wam szczerze, bo to na plus będzie. A właśnie, jeszcze grenade mody. Właśnie bym zapomniał, widzicie, jak to niestety czasami działa. To jest... Aha, ten jest od 16. To resztę można sprzedać, tych grenade modów. Sprzedaj mi to, a nie rób jakieś dziadostwo. Tu mamy wyposażone. O, będzie lepsza tarcza do kupienia. Okej, kupujemy. Co mi tam? No jesteśmy bez hajsu, ale będzie chociaż lepsza tarcza o 1. No wiem, bardzo się po prostu doczepiłem do tego. Chociaż będziemy mieli o 1 tarczę więcej. Dobra, na sprzedaż. Dobra, i mamy teraz 1000, więc w sumie nie jest aż tak źle. Nic już tu nie ma? Nic, możemy iść. A ty? O, masz dla nas misję 13 levela. Warto by było zrobić. Okej. To jednak zrobimy sobie tą misję jeszcze, zanim wiecie, zrobimy misję 15 levela. Przynajmniej będziemy mieli to z głowy. Dobra, spawnuj pojazda. I jedziemy. Trzeba jakieś usunąć upuszczone rzeczy? Nie wiem, coś tak. Tak mniej więcej ja to tłumaczę. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę dojedziemy. Będziemy na miejscu. To cały czas mnie... Wow. O kurde. Tylko gdzie to jest? Dobra. Tyle wiem, że muszę by to wykończyć. Patrz, je tego gówna przeżyło. Jak dostali? O, i proszę. Już są grzeczniejsi. Dobra, ale ja chcę coś wziąć. To chyba tutaj jest, nie? No dokładnie. Więc wysiadka. Trzeba wysiąść. Jeszcze sobie to pozbieram. Dzisiaj jeszcze postaram się wrzucić FIFA. Tak, więc dzisiaj się umówiliśmy z Kciukiem na FIFA 13. Dobra, to chyba trzeba strzelić. Aha, takie buty. Trzeba to usunąć. No to żaden problem. Proszę bardzo. Banał. Pięknie. Najłatwiejsza misja, jaka tylko...
Aha, i w ten sposób naprawiliśmy wiatrak. Całkiem ekologicznie żeśmy do tego podeszli. Niemniej jednak trochę ammo poszło, ale dla przyrody można wszystko zrobić. Nawet zużyć trochę amunicji, żeby naprawić jakiś wiatrak, który by dostarczał więcej tlenu. Okej, jedziemy oddać questa. Bardzo banalnego questa. Ja bym tego questa dał na miarę levela pierwszego, tak szczerze mówiąc. Bo to chyba banalniejszej misji nie mogę dostać. Dobra, mam w dupie te skagi. Już jesteśmy na miejscu. Szybka misja. Za banalna. Oczekiwałem czegoś cięższego, ale też może być. Dobra. Oddajemy misję. Aha, już więcej misji nie masz. Jak szkoda. Wielka szkoda. Dobra. Ale chociaż jakąś misję uzupełniającą wzięliśmy i trochę expa się dostało. Ale teraz pojedziemy tam, gdzie wiecie, ostatnio robiliśmy tą arenę. Chyba parę odcinków temu to było dokładnie. Z tego co ja dokładnie pamiętam. I to była mniej więcej ta arena. Dobra, skagi trzeba wykończyć. Jest, krytyk poleciał. Nie no, ona to już strzelcem jest profesjonalnym. A nie jakimś tam wyborowym. O, jeszcze hajsy nie ma. Hajsów nie mogę omijać. To jest dla mnie najważniejszy priorytet tej gry. Dobra, no jesteśmy już tutaj. Podejmiemy to ryzyko i ruszymy na arenę. O, i tyle hajsu jeszcze dostałem za tą misję. A, co za hojność. O, proszę, jest. Mamy tą misję. I to już dla nas jest poziom normal. Przejdziemy się jeszcze i sprawdzimy. A, słabiutka tarcza. Nie, tu już nic ciekawego nie będzie. A może coś z broni takiego. Sprawdzimy, dokładnie, sprawdzimy. Ale raczej nie powinno nic tutaj takiego ciekawego. Jaki kałasz! 87 damage i 24 kafle. Kurde, skąd ja tyle kasy wytrzasnę? No i mamy teraz problem, widzicie. Aj. Cienko to widzę. Ale uzupełnimy sobie ammo. Bo żeśmy go trochę zmarnowali. Kurde, hajsów wydamy poniekąd sporo. Ale to nam przynajmniej coś da. Sprawdzam, czy do innych broni też nie mogę dać na przykład kupna ammo, ale to nie, raczej nic tu nie będzie. Okej, dobra, to już możemy raczej iść. Dobra, zmierzymy się teraz z drugą falą przeciwników poziomu 15. Okej, wrota zamknięte. Zaczynamy walczyć ze złem. I to oczekuje hard poziomu. Bo jak nie, to kurde. O, proszę, już szarżują. O kurde, ten to jest dorosły. Dobra. Zrobiło się gorąco. Bardzo gorąco. Dobra. Taki chcesz być zwany. Łoty! A! Chwileczkę! Dobra, tarcza się ładuje, tarcza się ładuje. Jest. A mogę nawet teraz użyć? Dobra, mogę. Na szczęście. Ło! Dobra, chociaż się to będzie regenerowało. Tarcza też się musi zregenerować. My się z nimi będziemy w berka bawić. No ładuj, żeś się. Dobra. Strzelać! O kurde, to jest alfa skag. Dwóch alfa skagów. Kurde, no już nas czeka śmierć. Jak się nie ogarnie oczywiście ta sytuacja. No ta broń widzę, że dużo też nie robi. Dobra. Trzeba znowu się pobawić skillem.
Dobra. Z rewolwerka ponawalamy i to może jakoś pomoże. Nie może, a raczej powinno pomóc. O kurde. Jezu, jakie to jest zryte. Hardkorowo. O to mi właśnie chodziło, żeby był ten hardkor. Jebci. Kurde. Już jest szalenie. O kurde. Jezu. Ej nie, no to już naprawdę trzeba być chory. Dobra, zgubiliśmy skagi, ale to tylko na chwilę. Aj, 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 aj. No, chcę stąd uciec. A raczej przynajmniej jakoś się schronić na jakiś czas. Dajmy sobie jeszcze medikita. Jakoś nam to może pomóc, ale dużo nie da. Ty, możecie chyba zregenerować, nie? Aha. O, jeszcze mamy nasze granaty. Zapominam się, widzicie. A, jakiego kryta walnąłem. Pięknie. O, coś jeszcze? Chwileczkę. Znowu medikit. Nie, to był hardcore. Trzeba przyznać, to było zajebiste. Ale gdybym nie rzucił tego granata właśnie, to już by było po mnie. A granat nam pomógł. Dobrze, wracamy, wracamy. Oddajemy misję. Aha, jest. Pięknie, jakaś nagroda. Słaba nagroda, ale hajs dużo nam dał. Runda trzecia, finałowa i trzeba mieć 18 level. Ojeju. Nie, to ja tam nawet nie idę. Nie ma nawet takiej opcji. Użyję sobie ostatniego medikita. I kupię sobie jeszcze jakieś lekarstwa, tym razem te lepsze. A co mi tam wydam, hajs? I tym razem 4 sztuki biorę. I 2 sztuki tego. Na wszelki wypadek. I jeszcze sobie wezmę... Jep, dobra, poszło. Trochę hajsu wydałem, ale opłaciło się. Jeszcze coś sprzedam. O, to co, żem dostał, tą słabiutką nagrodę. Okej, okay, dobra. Możemy w sumie iść. Ja bym chciał tego kałasza, ale musiałbym poświęcić wszystko, co mam na sobie. Plus jeszcze zebrać jakiś hajs. I wtedy bym miał to w posiadaniu. Dobra, sprawdzimy jeszcze gdzie indziej misję. Może ktoś będzie miał inny do wydania. A jak nie, no to zajmiemy się fabułą we w dalszym ciągu. Dobra, sprawdzimy na mapie, gdzie możemy pojechać. Tak, żeby po prostu nam mogli misję wydać. A jak za bardzo nigdzie nie będziemy można jechać na misję, no to... Fabuła. Fabuła najważniejsza też jest. Dobra. Widzę, że minęliśmy jakiegoś stworeczka. Dobrze. Full dopalacz. O, odwiedzimy sobie tu Kejbacha. Może on będzie miał misję tym razem. Zobaczymy co u niego, jak tam jego zdrowie. Ale raczej jest żywy. Nie masz nic. Szkoda. Chyba już nie będziesz miał misji. Dobra. To już nieważne. Chcę po prostu tylko tutaj przyjechać. Tutaj na pewno się coś znajdzie. Tak przynajmniej na to liczę. Bo nie mówię, że to będę miał na wyciągnięcie ręki, ale tak myślę, że sobie tutaj znajdzie się jakaś misja. Są misje, pewnie. Wszystkie po 15 levelu. No to robimy po kolei. I nie biorę wszystkich naraz. Znowu ta misja? No to ja jej nie zrobiłem? Co jest? Myślałem, że to już zrobiłem. A gdzie ten cel? A teraz tutaj. To już rozumiem. Rozumiem teraz, że ta sama misja, ale w innym miejscu.
Dobra, no to idziemy tam. Chwileczkę. Wyczuwam bandytów. Dobra, trzeba to gówno wyczyścić. Nam tylko tu przeszkadza. Ty kurde, odczep się! Dzikusie. Dobra, jeden exp. Jezu. A i tak za chwilę będziemy mieli level 16, więc to i tak bez znaczenia. Wykonamy tą misję i już mamy level wyżej. Dobra. A co, coś tam leżało? Jakiegoś zielonego. Właśnie, jest to. Dobra, leż mi tam i nie narzekaj. A ja to chcę zebrać. To co wypadło od niego. A, jakieś gówno. Dobra, można wsiadać z powrotem. Jedziemy. Trzeba zebrać to co trzeba i oddać. I nagroda będzie porządna. Jak zawsze zresztą. Ja bym się nie zajmował pobocznymi, tylko fabułą, no to szybciej bym co prawda skończył grę, ale no wtedy bym się na niej fajnie nie zabawił. Dlatego wiecie, muszę... znaczy nie muszę, ja chcę, po prostu... Bo czuję, że każda kolejna misja przybliża mnie do szybciej do kolejnego levela i daje mi więcej frajdy niż... Chwileczkę. No właśnie, źle pojechałem. I tak to właśnie jest czasami. Rozgadam się i pojadę jeszcze źle. A jak ty jedziesz? No Lilith, już niejednokrotnie mówiłem. Zrób sobie prawo jazdy, wtedy pogadamy o twoim jeżdżeniu. Tak to jest masakra. Dobra. A więc... O kurde. Zaraz mój pojazd dojdzie do stanu masakrycznego. Jezu, myśmy tu wjechali. Posrało mnie. Pada z psycho, fajnie. Dobra, ucieczka, ucieczka. Okej, dobra, twoja kolej. I level up. No nawet nie zrobiliśmy misji jeszcze, ale... I tak mamy poziom wyżej. Dobrze, pięknie. O, mamy to. I coś jeszcze trzeba tutaj zabrać. Spokojnie. Dobra. Spokojnie by. Kolega się zbugował. Psycholek. I myślał, że się uwolni tak szybko. Hajsy. Dość sporo tego. Coś jeszcze pominąłem? Tak to mogę zebrać. O, właśnie o tym zapomniałem. Tam też leży jakiś hajs, którego śmiałem minąć. A hajsu nigdy nie omijam. Tak powiedziałem chyba z 5 minut temu, że to jest dla mnie priorytet tej gry. Najważniejszy, mieć hajs, bo inaczej nie przeżyję. Dobra. Psychole i bandyci się świetnie bawią. Pewnie chcą mnie sprowokować taką zabawą. Trzeba niżej. Patrz, nawalają jak chorzy. To mnie też trochę wkurza. O, skrzyneczka za to. I co my tu mamy? Shotgun. Co to jest? Snajpera. Dobra. Aha, czyli nic ciekawego. Ty ciulu, jak go odrzuciła ta broń. Dobra. Tu, gdzie ty tam nawalasz? Giniesz i tyle. Dobra, to ty. Proszę. Złożył się pięknie. I już nic nie zrobi. Tu jest kolejna rzecz do tej misji fabularnej. Już to podnoś, dziękuję. Jakiś pistol. Taki trochę słabiutki. Kolejna rzecz. I jeszcze jedna na pewno będzie. Tak zakładam. Z góry. A tutaj! Boże, jakie... Jakie gówno. No i tyle się męczyć. A takie gówno sobie było za tym budyneczkiem. No jestem po prostu pro. Jestem takim pro, że to już nawet
Prosem się nie da nazwać. Jezu. Gdzie? Ile ja tego musiałem szukać, żeby się to znalazło? No ile? 5, 7 minut? Kurde, no ja to mam jednak łeb. Gdzie jest mój pojazd? Aha, zapomniałem już, że mój pojazd wybuchł w wyniku dość nieciekawej sytuacji wojennej. No zajebiście ogólnie. A tam sobie chyba zrespimy ten pojazd. Więc będzie akurat luzik. Będzie dało się. Jest, dobrze. No właśnie, dość łażenia. Oddajemy misję i kończymy odcinek. I zrobię cięcie, gdzie żem po prostu stracił, wiecie, rozum. I nie potrafiłem znaleźć ostatniego jakby odłamka itemu, coś takiego. Aha, jeszcze się pomyliłem i pojechałem nie do tego kolesia, co trzeba. Jestem ogarnięty. A to chyba przez to, żem się tak nie wyspał trochę. No ale i tak jestem przytomny jeszcze w miarę. Jakbym w ogóle był nieprzytomny, to już by było gorzej, powiem wam szczerze. A i znowu, że... No i co ja robię? Kurde, przejeżdżam tam, gdzie nie trzeba. Ajajajajaj, Skorpio, Skorpio. Jak ty jedziesz w ogóle? Jesteś przytomny? Żyjesz? Ziemia do Skorpia. No, chyba już ogarnąłem się. Dobrze. Okej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.